Witkacemu na urodziny życzyłabym może trochę więcej spokoju, ale właściwie to chyba nie, bo artysta musi być trochę szalony. Stanisławie, Stasiu, wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Pięknego szaleństwa i krytyki tylko na wysokim poziomie. Witkacemu tylko zdrówka, zdrówka i jeszcze raz talentu. Życzę mu, żeby odwiedził liceum, którego jest patronem. Sukcesów w tym, co robi. Żeby nie był znany tylko z tego, że tworzył obrazy, ale też z innych właśnie rzeczy, filozofii czy coś. Na szczęście pomyślności. Dzieci. Nie wiem, czy ma dzieci, ale dzieci mu życzę. Życzę Witkacemu, żeby stworzył jeszcze wiele pięknych obrazów i książek. Z okazji kolejnych urodzin życzę wielu podróży artystycznych, zimowego szaleństwa w Zakopanem, miłych chwil spędzonych z matematykiem ze Lwowa oraz optymistycznej wizji na przyszłość. Panie Witkacy, w dniu Pana święta życzę Panu wielu ciekawych odkryć i gwiazdki z nieba. Życzę Witkacemu ciągłości trwania i nienasycenia. Drogi Witkacy, życzę Ci dużo sukcesów w życiu osobistym, jak i zawodowym. Żeby nie zgubił kluczy do mieszkania, bo to jest ciężka sprawa z tymi kluczami. I żeby się wyspał, bo to fajnie się jest wyspać. Z okazji urodzin życzę Panu Witkacemu, aby imponująco powiększała się jego kolekcja niedopałków papierosów słynnych ludzi oraz aby nigdy więcej nikt nie mylił go z jego własnym ojcem.